Co ty robisz co dzień? Ja? Nie, ty nie. Ty, ale co robiłeś, jak byłeś Scrum Masterem? O, dobre pytanie. Dobra. Dobra. Czym zajmuje się Scrum Master, co robi co dzień? Jak zawsze opowiadamy o roli... To jeszcze może, żeby wstąpić w dobre tory. Dlaczego to pytanie w ogóle się pojawia? Dlaczego się pytanie pojawia? Bo Scrum Master jest najbardziej nieokreśloną rolą. A jednak jest kosztogenny. Jest kosztogenny. Z jednej strony kosztuje, z drugiej strony mam powiedziane, że zajmuje się dwiema rzeczami. Rozumienie i stosowanie metodyki Scrum. Mhm. I druga rzecz, efektywność zespołu. I to wszyscy tłumaczą, no ale nie taka efektywność, że stoi z batem i popędza, tylko dba o to, żeby zespoły pracowały tak efektywnie, jak tylko mogą. I co z tego, nie? No i mam fajnie, mam tą osobę. Już pisaliśmy o tym kiedyś, że nie ma jakiej zrobić oceny rocznej, no bo jak, na podstawie czego. I no generalnie jest problem. Kosztuje, z drugiej strony wszyscy mówią, że bez tego nie zadziała. Z trzeciej strony, no co on właściwie robi? Siedzi, pije kawę, rozmawia i co? To może weźmy tą pierwszą jakby odpowiedzialność, o której wszyscy wiemy, rozumienie, stosowanie, znaczy odpowiedzialność za rozumienie i stosowanie Scruma, nie? To jest tak, że kiedyś ta odpowiedzialność się skończy. W sensie może nie tyle skończy w rozumieniu, że już dojdziemy do tego momentu, że nie będzie nic więcej do zrobienia, bo wiadomo, że tak nigdy nie będzie, ale dojdziemy do tego momentu, w którym powiemy sobie, że 90% swojej roboty zrobiłem, teraz tylko mogę faktycznie siedzieć, popijać kawkę i czekać, aż coś się zepsuje. True. I to jest ten jakby problematyczne ujęcie. Dobra, ale poczekaj, to znaczy, że do tego czasu Scrum Master co robił? No... No jeżeli by widział, że ktoś nie kuma, to tłumaczył, jeżeli widział, że cały zespół nie kuma, to robił szkolenia, warsztaty, jeżeli widział, że w organizacji ktoś przychodzi do zespołu i albo w organizacja na przykład wszystko fajnie, wy sobie tam planujcie, ale ja potrzebuję wasz harmonogram na najbliższe 5 tygodni do przodu prac i godzinowo rozpisane i tak dalej, no to tłumaczę w tej organizacji, że no ale słuchajcie, no jeżeli chcieliście mieć skramowe zespoły, to nie tak. Jak ktoś mówi, no ale my zawsze tak działaliśmy i to jest na przykład sam ten temat, to jest kilka pewnie miesięcy pracy Scrum Mastera, który na przykład ma doprowadzić do tego, żeby nie było wymagane od zespołu plan na dalej niż kilka dni, tudzież maksymalnie sprint. Nie? No dobra, czyli masz co robić. Mam co robić. Czyli pamiętajmy, że to są co najmniej trzy obszary. Te obszary wymienione w Scrum Guide. Deweloperzy, zespół, product owner, organizacja. Nie? To te trzy rzeczy, te trzy obszary powinny wiedzieć, jak stosować Scruma, co to jest Scrum, i powinno rozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej. Dobra. Najłatwiej w zespole, najtrudniej... I na początku pewnie ta ewangelizacja, która nie jest ewangelizacją, tylko jest tak naprawdę zapewnieniem tej wiedzy, no zajmie nam... Dużo czasu. Dużo czasu. Nie 100%, ale dużo czasu. No i zostaje kawałek... Szczerze, teraz sobie powiedziałem, że jak są jakieś zmiany w organizacji, rotacji, ktoś przyjdzie, ktoś odejdzie, no to tak samo ten proces z tymi osobami trzeba przeprowadzić. Tak. Więc tu zostaje, tak jak powiedziałeś. To... Tak, ale zostaje nam już jakiś kawałek... Ale kiedyś było tyle, a teraz... Tak, a zostaje nam już teraz jakiś kawałek, moim zdaniem, tortu na to, żeby zajmować się efektywnością. Nie? Ta efektywność będzie wychodziła trochę przy okazji, jak będziemy tłumaczyć, po co Scrum, w jaki sposób Scrum działa i tak dalej, no ale będzie mi efektywność też taką, która nie jest związana do końca ze Scrumem, będzie na przykład związana z potrzebami organizacji, które są adresowane w jakiś inny sposób, nie? Czyli tak. Już od razu jestem w stanie wyłapywać rzeczy, które są może nie tyle odstępstwo od Scruma, ale co są jakby nalotem, narzutem na nasz zespół, który wynika z tego, że może inna część organizacji działa inaczej. No bo nie oszukujmy się, organizacje 100% działające w Scrumie to startup, nie? Albo małe organizacyjki z niewielką ilością zespołów, które faktycznie w jakiś sposób zorganizowały się skramowo i działają 100%, a może nie 100%, 90% by the book. Nie? Pozostałe jakby rzeczy, pozostałe elementy, pozostałe organizacje, to jednak są miejsca, w których no, ten narzut jest widoczny. Tak. I tu już się jakby objawia druga część pracy Scrum Mastera. Czyli Scrum Master jest taką osobą, która patrząc z boku, stoi troszeczkę z założonymi rękami i mówi, ja bym to lepiej zorganizował, nie? Efektywniej. To da się zrobić lepiej. No i teraz są dwa aspekty tego. W zespole, wewnątrz, jak my możemy się sami zorganizować, no ale od tego mamy chociażby retro. No i rozmawiamy ze sobą, jakby to nie jest tak, że Scrum Master działa tylko i wyłącznie w trakcie czterech wydarzeń, bo działa w trakcie też piątego wydarzenia, czyli sprintu, więc cały czas jest z zespołem. No jeżeli wychodzą te rzeczy, że co robicie, o, czekamy aż się środowisko testowe odświeży, bo to trwa 4 godziny, to w głowie każdego dobrego Scrum Mastera zapala się lampka, ting, nieefektywność, coś z tym zróbmy, nie? I to znowu jest temat, który rzadko kiedy będzie tematem, który ja mogę zrobić godzinne spotkanie i powiedzieć, że załatwiłem, zaadresowałem trudny temat efektywności. To jest w zespole. A w organizacji jest jeszcze gorzej. No bo organizacja znowu może wymagać niektórych rzeczy
przed nasze ulubione raportowanie czasu pracy z dokładnością do minuty albo do sekundy. I, no i też to są rzeczy, z którymi będziemy walczyć albo próbować przewalczyć lepszą organizację pracy dla zespołu. Okej. Okay. To teraz jakby puentując. Puentując. Ja miałem taki pomysł, który totalnie nie wypalił, bo nie poszliśmy w tę stronę. Żeby zrobić harmonogram. Nie, żeby trochę porównać to do pracy menadżerów. Dyrektorów, menadżerów. No bo co oni robią cały dzień, nie? Skoro zatrudniłem ludzi, którzy pracują dla mnie i ja zatrudniłem dobrych ludzi, nie muszę robić mikromanagementu, to się dzieje, nie? No to czym ja mam menadżerować, nie? A jakoś zawsze coś się znajdzie. Wiadomo, że czasami to jest udowadnianie swojej potrzeby i tak samo niektórzy Scrum Masterzy udowadniają swoją potrzebę, kiedy już tak naprawdę no, mogliby się skalować, nie? Że okej, mam tyle, tak mało zajęć, że zamiast jednego zespołu mógłbym się zajmować trzema naraz, bo wszystko już gra i działa. I te rzeczy, te nieefektywności, z którymi walczymy, no albo są olbrzymie i to są tematy do tak naprawdę do reorganizacji połowy firmy, albo to są takie rzeczy, które no, wychodzą od czasu do czasu. Nie? Więc wtedy możemy mieć więcej zespołów jak Scrum Master. Ale wracając do tych menadżerów. Chciałem powiedzieć, że no właśnie nikt się nie zastanawia, co robią menadżerowie. Co robią? No menadżerują. Nie? I tak kiedyś było takie stwierdzenie, że Scrum Master jest menadżerem Scruma. On trochę menadżeruje tym procesem scrumowym i tym, że ten zespół pracował efektywniej. Wszystko, co się łączy dookoła. No i okej, no czasami będzie siedział z zespołem, rozmawiał, czasami zrobi warsztat, czasami zrobi szkolenia, czasami jak inni menadżerowie, no będzie siedział na tych spotkaniach i się zastanawiał, dlaczego nie wiem, sprzedajemy klientom zespoły scrumowe, a potem rozliczamy się per user story, nie wiem, cokolwiek, nie? I to nam się rozjeżdża i jest jakiś problem. No i to są rzeczy, które trzeba jakoś zaadresować, rozwiązać. Ja myślę, że część osób może czuć się rozczarowana, kiedy dojdzie do tego momentu i okaże się, że nie damy takiego harmonogramu, co ten Scrum Master robi. Ale ten harmonogram jest niemożliwy do stworzenia, bo jakby nie da się tego rozpisać zero-jedynkowo. Nie? To jest troszeczkę takie tak pytanie, samo... jakbyśmy zadali na właśnie, a czym się zajmuje dyrektor sprzedaży godzina po godzinie? No zależy od firmy, zależy od tego, czym, właśnie, od danej sytuacji i bieżących problemów. Nie? No... Ale czy jakby, to od razu drugie pytanie podam, zadam, może będzie... może zadowolić część osób. Czy Scrum Master to jest robota na 100%? Tak. Z tą gwiazdką, że intensywność dziania się różnych rzeczy jest dużo, dużo większa na starcie niż później, ale Scrum Masterzy skalują to, dobrzy Scrum Masterzy skalują to, sięgając do innych obszarów i atakując inne tematy. No na początku może skupialiśmy się na zespole, a potem się okazuje, że może warto byłoby zastanawiać się, jak my, to co już padło, sprzedajemy naszą pracę klientom. Nie? Że to jest ten dział cały, wielki, ogromny firmy, który na przykład burzy nam efektywność zespołów, bo tam się dzieje coś złego na styku, tutaj sprzedaż, a tutaj zespoł. I no to jest temat, który pewnie będziemy wałkować miesiącami. Nie? I takich tematów Scrum Master będzie miał tyle, żeby wypełnić sobie te 100%. Jak nie ma, to sobie weźmie kolejne. No nigdy nie jest tak, że już nic nie można poprawić. Zgadzam się z tym w 100%. To chciałem powiedzieć. Dzięki. Jakbyśmy jeszcze nagrali taki filmik na koniec, tam gdzie to jest te 20 sekund takie na końcu i tam mówimy, że zapraszamy do subskrypcji i że mamy tam tysiące ludzi nas subskrybują i tak dalej, i tak dalej. To co tam chcesz nagrać? No taki właśnie zachęta do tego, nie? Żeby to... Żeby być Scrum Masterem? Nie, do tego, żeby subskrybować, żeby się zapisać. To ja nagram. Ale to ja myślę, że to już.